Jutro się kończą nasze rekolekcje. To jest dla mnie zawsze, ja nie lubię się żegnać, a rekolekcje się pięknie zaczynają, a potem się szybciutko kończą. I to jest trudne dla mnie osobiście, bo co w sobotę wieczór, w niedzielę zaczynaliśmy z radością Adwent i rekolekcje, a tu już jutro będzie koniec. Ale to, że dla mnie to będzie koniec i ja sobie stąd wyjadę i pojadę na następne, to nie znaczy, że to jest koniec dla was. Dla mnie tak naprawdę też nie, bo rekolekcje są tylko częścią dłuższej, trwającej całe życie drogi, którą mamy iść. I w ramach tej drogi przeżywamy różne etapy. Może dla kogoś szczególnym etapem jest rekolekcyjna spowiedź. Może dla kogoś szczególnym etapem jest to, że w tygodniu przychodzi do kościoła. Może ktoś przeżywa jakiś wyjątkowy etap, bo mu się rodzi dziecko, albo dziecko wychodzi za mąż, czy się żeni. No wiele takich różnych moglibyśmy etapów wymieniać. Ale nie da się ukryć, że nasze życie jest bardzo dynamiczne. Że nasze życie się ciągle zmienia. I że w tym naszym życiu wiara, która jest nam dana, mówiłem o tym dzisiaj dzieciom na nauce, jest jak płomień świecy. Jak płomień świecy. My byśmy woleli w XXI wieku, kiedy mamy elektryfikację wszędzie, żeby nasza wiara była jak taka lampa i to najlepiej jeszcze LED-owa, żeby za dużo prądu nie ciągnęła, a mocno świeciła. Chcielibyśmy mieć taką wiarę, która jest stała i mocna. Ale pokazują nam wieki i pokolenia ludzi wierzących, że tak nie jest. Że wiara jest ciągle jak płomień świecy, który przy większym podmuchu potrafi przygasnąć. Mamy pewność, że ten płomień nigdy nie zgaśnie. Choćbyśmy bardzo chcieli go zgasić, on nie zgaśnie. Raz przyjęty chrzest zawsze płonie w naszych sercach. Nie trzeba chrztu nigdy powtarzać, choćby człowiek daleko od Boga odszedł. Ale jest to żywy płomień, który może płonąć bardzo mocno i jeszcze zapalać innych, a może się ledwie tlić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj drugi temat rekolekcyjny, pierwszy dzień poznaj, potem dzień spowiedzi, dzisiaj pokochaj. Pokochaj. Z czym kojarzy mi się miłość? Myślę, że bardziej z płomieniem świecy niż ze stałym światłem żarówki. Nie tylko dlatego, że przy świecy jest romantycznie i wiele miłosnych chwil, kolacji, nie wiem, jakichś uroczystości kojarzy nam się właśnie z ciepłym blaskiem świecy bardziej niż z takim zwyczajnym oświetleniem. Ale też dlatego, że miłość jest dynamiczna, że tak naprawdę choć dzisiaj takim obrazem miłości, czy tym, co się próbuje nazwać miłością, będzie całująca się czy ściskająca się para młodych, zakochanych ludzi, to jednak wiemy, że miłość to dużo więcej, że miłość to co innego, że miłość to nie uczucie. Częścią miłości jest jakaś uczuciowość. Ale wśród wielu definicji miłości mi najbardziej podoba się ta, że miłość to decyzja odpowiedzialności za kogoś. Ja podejmuję decyzję, że będę kochał tą osobę w przypadku ślubu do końca jej życia. I musi to być dynamiczna sprawa, ponieważ przez całe życie się zmieniamy, zmieniają się okoliczności, w których żyjemy i nie da się powiedzieć sobie tak po prostu kocham i tyle. I przecież stąd kryzysy małżeńskie, stąd różne czasem bardzo trudne sytuacje, że właśnie miłość od nas wymaga tego, żebyśmy ciągle byli dynamiczni. Przechodząc dalej z tej miłości ludzkiej, małżeńskiej do wiary, tak samo jest z naszą relacją z Panem Bogiem. Nie dlatego, że On jest zmienny, On nie jest zmienny, ale my jesteśmy zmienni. I jesteśmy w życiu w różnych sytuacjach. I nasze życie prowadzi nas różnymi drogami. I jest taką ślepą uliczką pomyślenie sobie, ja będę żył tak jak było w Starym Testamencie. Tam najważniejsze było prawo. Najważniejsze, żeby człowiek przestrzegał prawa. I zobaczcie, niestety, ale my dzisiaj, mimo że jesteśmy 21 wieków po tym, jak się Stary Testament skończył, dalej próbujemy tak żyć. Najważniejsze dla nas jest prawo. W rachunku sumienia, w przygotowaniu się do jakimś spojrzeniu na siebie, najważniejsze jest, czy ja nie zrobiłem czegoś złego. Czy nie kradłem, czy nie kłamałem, czy nie oszukiwałem, jakby równamy do zera.
Prawo mówi, że przestępstwo to jest to, to i to, więc jeśli ja się trzymam na powierzchni i się nie spadam w te przestępstwa, to wszystko ze mną dobrze. A miłość mówi co innego. Nie chodzi o to, żebyś był mierny. Miłość wymaga czegoś więcej. Chodzi o to, żebyś wychodził ponad to, co trzeba. Bo tak naprawdę, jeśli mielibyśmy się zatrzymać na tym, co trzeba, to przecież mówią nam przykazania kościelne, że wystarczy się raz w roku wyspowiadać i w okresie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. No to jest takie totalne minimum. Totalne minimum. Nie wiem, jak to przełożyć na nasze świeckie życie, ale można by powiedzieć, że pewnie nie stałoby się nic bardzo złego, gdyby człowiek się kąpał raz w tygodniu. Kiedyś tak było. Nie było takiego dostępu do wody jak dzisiaj, nie było pięknych łazieneczek, dywaników mięciutkich na podłodze, lusterek i tysiąca różnych kosmetyków, nie tylko dla pani, ale i dla panów. Więc można by się tak kąpać raz na tydzień, może nawet ktoś by miesiąc wytrzymał bez kąpieli, ale jakieś poczucie higieny sprawia, że ja robię więcej. A jak się człowiek zakocha, to jeszcze więcej. Nie? Niektóre mamy mówią, że po synach widać, że się zakochali, bo się zaczynają myć częściej i dbać o siebie. Więc zobaczcie, miłość sprawia, nawet ta taka najprostsza, to takie zauroczenie, sprawia, że wymagamy od siebie więcej. Bóg tego samego chce od nas w wierze. I Pan Jezus w Ewangelii, która... Co Pan Jezus w Ewangeliach nam mówi? Właśnie cały czas pokazuje, że nie mamy żyć prawem, że mamy żyć miłością. Potem święty Augustyn powie, kochaj i rób, co chcesz. To się wydaje niebezpieczne. Jak to? Rób, co chcesz. No właśnie tak. Jeśli człowiek pojmie, czym jest prawdziwa miłość i zacznie kochać, to nie będzie ograniczony żadnym prawem. O tym też mówi święty Paweł, że wypełnieniem prawa jest miłość. Ten, kto kocha, nie potrzebuje prawa. Prawo potrzebne jest tym, którzy nie kochają i muszą się trzymać przepisu. Pan Jezus to krytykuje wiele razy w Ewangelii. Kilka przykładów wam przytoczę. Pamiętacie sytuację miłosiernego Samarytanina? Leży przy drodze człowiek pobity do nieprzytomności, jak pisze ewangelista, na wpół martwy. I przechodzi kapłan i lewita, czyli ludzie, którzy służyli Bogu w świątyni, którzy powinni być wzorem dla Izraelitów. Oni przechodzą, mijają go. I kiedy się zagłębimy w tamte czasy, w to, jak to wyglądało i zorientujemy się, że oni szli drogą do Jerozolimy, możemy przypuszczać, że szli po to, żeby służyć w świątyni, że ten kapłan i lewita po prostu za chwilę mieli swój dyżur w świątyni i dlatego tam szli. A żeby wejść do świątyni, trzeba było być czystym. Żydzi, my dzisiaj mówimy, że jesteśmy grzeszni w grzechu ciężkim albo bez grzechu w łasce uświęcającej. Żydzi nazywali to, i tak Stary Testament nazywał, czystością albo nieczystością. Jeśli człowiek zgrzeszył, był nieczysty. Ale nie tylko jeśli zgrzeszył. Kobieta w czasie swojego miesięcznego krwawienia była nieczysta. Kobieta po urodzeniu dziecka była przez pewien czas nieczysta. Nieczystym stawało się wtedy, kiedy się dotknęło trupa nieżywego. Kiedy się dotknęło, weszło też na grób. Było się nieczystym. Więc jeśli ten kapłan i lewita szli do świątyni, by służyć Bogu i zobaczyli kogoś nieprzytomnego przy drodze, prawdopodobnie pomyśleli sobie, chętnie bym mu pomógł, ale jak go dotknę i się okaże, że on jest nieżywy, to ja nie będę mógł służyć Bogu w świątyni. Więc prawo zabroniło im wykonać gest miłości. Prawo ograniczyło ich miłość. Pan Jezus to wyśmiewa i mówi, prawdziwym, dobrym człowiekiem okazał się Samarytanin. Samarytanie byli przez Żydów pogardzani, uważani za gorszych. I okazuje się, że on nie był związany prawem, które by mu zabroniło uczynić miłosny uczynek miłości. I Pan Jezus jakby stawia właśnie tego człowieka ponad tymi, którzy przestrzegali prawa. Nie chodzi o to, żeby żyć poza prawem. Nie chodzi o to, żeby się stać przestępcą. Chodzi o to, żeby wypełnić prawo miłością. Inny przykład to jest to, co Pan Jezus robił w szabat. Uzdrawiał w szabat i się gorszyli faryzeusze. Jak on może uzdrawiać w szabat? Przecież mamy przepisy, które nam mówią, co możemy, a co nie możemy robić, a czego nie możemy robić w szabat. I oczywiście Żydzi są też specjalistami od omijania tych przepisów na różne sposoby. Choćby kto był w Izraelu, to w jakimkolwiek hotelu by się nie było,
jest tak zwana winda szabatowa. Bo wśród przepisów mówiących o tym, co można robić w szabat, nie ma nic napisane o tym, że można wcisnąć guzik. Więc skoro Żyd nie może wcisnąć guzika w szabat, to nie mógłby jechać windą. Więc są windy, które się zatrzymują i otwierają drzwi na każdym piętrze bez wciskania guzików. Trwa trochę dłużej taka jazda, ale przepis nie został złamany. Żyd nie może podróżować w szabat, ale nie jest napisane, że nie może podróżować na wodzie, więc jeśli sobie pod tyłek włoży butelkę z wodą, przepisu szabatowego nie złamie. Więc z jednej strony są specjalistami od tego, żeby dostosowywać przepisy tak, żeby i tak swoje zrobić, a z drugiej strony się gorszą tym, że Pan Jezus w szabat uzdrowił, bo nie można tego zrobić. I Pan Jezus to piętnuje w nich. Mówi, wy zachowujecie właśnie przepisy na zewnątrz, a w środku jesteście jak groby pobielane. Wy nie pozwalacie zrobić dobrego uczynku, zasłaniając się przepisami. I zobaczcie, czy z nami czasem nie jest podobnie, że my nasze chrześcijaństwo oceniamy na tyle, na ile spełniamy przepisy. Mam być raz w tygodniu na mszy? Jeśli na rekolekcję mogę przyjść, to też super. Mam się spowiadać co jakiś czas? Dobrze by się było codziennie modlić? To są ciągle przepisy. Oczywiście, że to jest bardzo ważne. I to się składa na naszą praktykę wiary. Ale pytanie, czy ja potrafię żyć sercem? Czy ja potrafię żyć miłością, wykraczając ponad to, co nakazuje mi prawo? Tak jak to robił Pan Jezus, tak jak to robiło tylu świętych. Zobaczcie, w zasadzie jakiego świętego sobie nie weźmiemy, to oni wszyscy się zachowywali skandalicznie, bo przekraczali to, co było przyjętą normą. Mamy matkę Teresę z Kalkuty, która żyła w środowisku hinduistycznym, gdzie wszyscy mówili, jeśli on umiera na ulicy, gnijąc, oblepiony muchami, taka jest jego karma. Tak tutaj mamy w naszej wierze, w naszej kulturze, proszę go zostawić. I ona wbrew temu mówi, nie, ja z miłości chcę, żeby on umarł godnie. Będę mu pomagać, będę go obmywać, staram się zrobić przytułek dla nich, żeby mogli godnie umierać. Mimo, że całe społeczeństwo powie, tak ma być, to jest jego karma, jego wina, może w przyszłym wcieleniu będzie mu lepiej. Ona wychodziła ponad to, co mówi prawo. Jan Paweł II, który tyle różnych właśnie barier łamał, takich, że coś wypada, a czegoś nie wypada. Zobaczmy, ile razy tak było, ktokolwiek, ile razy się gdzieś spotka kogoś, kto był przy Janie Pawle II. To właśnie wszyscy podkreślają tą jego niesamowitą spontaniczność. Tego, że trudno było być jego ochroniarzem, trudno było być tym, kto wyznacza grafik dnia, bo samolot ma odlecieć za minutę, a papież się jeszcze zatrzymał, błogosławi dziecko, z kimś rozmawia, tu ktoś na wózku też go pobłogosławi, porozmawia, przytuli i wszystko się opóźnia. Bo papież nie szedł tylko według tego, co mówi prawo i przepisy, nawet te, które musieli wyznaczyć, żeby się pielgrzymka udała. Wychodził ponad to. Papież Franciszek, tam tylko jeden przykład, który opowiadał już teraz kardynał Konrad Krajewski, który jest jałmużnikiem papieskim. Jak papież Franciszek jedzie między ludzi, można to zobaczyć na różnych filmach, że wchodzi w taką reakcję z ludźmi. Tak jak Jan Paweł II wie, że dzieci błogosławi, ale też komuś da swoją piłskę. Wie, że od ludzi też się zdarzyło tak, że wziął od ludzi butelkę i napił się z niej jakiegoś napoju. Jeden z kardynałów przybiegł wtedy do jeszcze wtedy księdza Konrada Krajewskiego, który był od początku blisko z papieżem Franciszkiem i mówi, powiedz papieżowi, że nie może tak robić, bo może go chcą zatruć w ten sposób. A Kościół nie może sobie na to pozwolić, on jest dopiero wybrany, on ma żyć, a nie tutaj, co no będziemy przeżywać zaraz śmierć papieża, następne konklawy, no nie można narażać Kościoła na taką stratę. No i ksiądz Konrad Krajewski poszedł i powiedział to papieżowi, a papież powiedział, powiedz temu kardynałowi, że nie czyta Pisma Świętego, bo tam jest napisane, cokolwiek byście zatrutego nie wypili, to wam nie zaszkodzi. To jest podejście wykraczające ponad właśnie to, co jest takie normalne i zwykłe i w czym my się bardzo często chcemy utrzymać, byle się nie wychylić ponad coś. Przechodząc już od tych różnych świętych i wielkich ludzi do naszego życia, zobaczcie, że bardzo często naszym przekleństwem jest to, że się porównujemy do innych. Że mówimy sobie, nie zrobię tego, bo nie wypada.
bo co inni powiedzą. Że wiele pięknych inicjatyw w naszym sercu, które się rodziły, zostały przez nas stłamszone, bo mi na to nie pozwolą, bo co powiedzą inni, bo się będą ze mnie śmiali. Ja znam kilka takich osób, które odczuwało bardzo mocno w momencie właśnie, czy to maturalnym, czy studiów, że powinni pójść do seminarium, do zakonu, że to jest ich powołanie i nie zrobili tego ze strachu przed opinią mamy, taty, swoich kolegów i dzisiaj żałują. Dzisiaj żałują, bo właśnie z powodu tego, co inni powiedzą, nie wypełniają swojego życiowego powołania. Czasem można taką historię gdzieś w filmie zobaczyć, ale to też się zdarza naprawdę, że się spotykają po latach ludzie, już jest mężczyzna, ma żonę, dzieci, kobieta też ma żonę, dzieci gdzieś się spotykają i on gdzieś tam jej mówi, ach, ja to byłem w tobie taki zakochany gdzieś tam na studiach. A ona, no ty głupi, to czemu nie zagadałeś do mnie, ja też się za tobą oglądałam. Nie? A on mówi, no bo mi było głupio przed kolegami, bo tam każdy tak naprawdę za tobą zerkał i mi było głupio jakoś tak wyjść przed nich, nie? Albo się bałem, że mnie odrzucisz, albo coś tam. Zobaczcie, z jakiegoś ludzkiego strachu, nie tylko w tych kwestiach powołania, zakochania, ale w wielu różnych, boimy się. Czasem chcielibyśmy coś powiedzieć. Czasem chcielibyśmy tupnąć nogą, jak się dzieje źle i powiedzieć, ja jestem przeciw, ale się boimy, bo nas ocenią. Do tego stopnia, że dzisiaj się czasem boimy nawet przeżegnać, przychodząc obok kościoła, czy zabrać głos w sprawie naszej wiary, kiedy ją ktoś atakuje, bo co inni powiedzą. To jest zupełnie nie wynikające z miłości podejście. Zobaczcie, że nawet nie tylko w sytuacjach zakochania, ale myślę, że takim największym obrazem miłości, jaki możemy spotkać tu na ziemi, jest miłość matki do dziecka. Miłość matki, ojca też, ale jakoś najszczególniej chyba, szczególnie kiedy dziecko jest malutkie, ta miłość matki jest wręcz groźna. Matka, której dziecko jest zagrożone, potrafi krzyczeć na lekarzy, na kogo trzeba, bo jej dziecko jest zagrożone. Ona się nie będzie przejmować, czy ktoś na nią patrzy, czy nie patrzy, czy ona wygląda pięknie, jest ubrana i umalowana tak, jak trzeba, bo nie ma na to czasu, bo ma dziecko. Dziecko potrzebuje pomocy, ona idzie po tą pomoc. Jakby miłość wobec dziecka usprawiedliwia wszystko inne. Pan Bóg chce, żebyśmy go w taki sposób kochali. Żebyśmy nie trzymali się tylko przepisów i myśleli, a jeszcze nie jest ze mną tak źle, bo nikogo nie zabiłem. Żebyśmy pytali się siebie, czy ja robię coś więcej, czy ja potrafię wyjść do ludzi z moją miłością i wiarą, którą mam w sobie. My co roku, prawie co roku, organizujemy takie rekolekcje dla młodzieży. Zresztą wiele różnych takich rekolekcji jest i kursów, i nowego życia i tak dalej, gdzie się młodzi ludzie nawracają, gdzie właśnie odkrywają, poznają Pana Boga i poznają Jego miłość. I to jest niesamowite, jak można obserwować właśnie młodych ludzi, którzy się niczego nie boją, którzy idą i ewangelizują. Takich ludzi można spotkać na przystanku Jezus, który jest obok przystanku Woodstock. Takich ludzi można spotkać co roku. Jest ewangelizacja przez właśnie biskupa Dajczaka prowadzona na plażach nad morzem, gdzie ludzie idą, młodzi ludzie, do ludzi, którzy sobie leżakują na plaży, czy do tych, którzy przyjechają i na różne koncerty na Woodstocku i opowiadają im o Panu Bogu, narażając się na wyśmianie, narażając się na to, że ktoś ich wyrzuci. Ale oni się tym nie przejmują, bo robią to z miłości. Dlatego może warto się, chociaż dzisiaj już jest po spowiedzi, ale może warto gdzieś w swoim takim rachunku sumienia i patrzeniu na siebie zastanawiać się, czy ja przypadkiem nie za często myślę o tym, co powiedzą o mnie inni. Jak inni mnie odbiorą. Jest taki moment w Ewangelii bardzo trudny i przykry, myślę, jeśli się patrzy na niego z perspektywy rodziny Jezusa. To jest niedługo po tym, jak Pan Jezus rozpoczął swoją działalność. Zaczęło się to wszystko oczywiście od chrztu, poprzedzonego 40-dniowym postem na pustyni i potem jest cud w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus zaczyna nauczać. Oczywiście już przeciwko niemu są faryzeusze i nagle Pan Jezus siedzi z ludźmi i naucza. Jest otoczony tłumem ludzi. I Maryja oraz bracia Jezusa, jego kuzynowie,
biegną, żeby go powstrzymać. Tak możemy to wyczytać z Ewangelii. Żeby go powstrzymać. Że chcą mu powiedzieć, co ty robisz, człowieku. Przecież jak będziesz tak występował przeciwko tym faryzeuszom, to cię w końcu zabiją. Żyj tak jak wszyscy. Bądź cieślą jak swój ojciec. Normalny żywot tutaj pędź, a nie się tak zachowujesz. I ktoś mówi Jezusowi, na zewnątrz stoi twoja matka i bracia. A co Jezus wtedy mówi? Kto jest moją matką i braćmi? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i żyją według Niego. Pytanie, czy ja żyję według Słowa Bożego, które mnie ciągle ma napędzać do miłości, czy żyję według jakichś swoich schematów, które sobie utarłem, co mi wolno, czego mi nie wolno, z czym się wychylić, a z czym się nie wychylać. Pan Bóg nas ciągle zachęca do miłości, do tego, żebyśmy szli za porywami serca. To nie muszą być od razu wielkie rzeczy. Zobaczcie, czasem jest tak, że ktoś mdleje na ulicy i człowiek w pierwszym odruchu by do niego podbiegł, ale nie. Jest tysiąc myśli. Nie, nie wypada, może nie, a może mu źle pomogę, a może obok jest lekarz, może ktoś to zrobi lepiej. Poza tym ja się trochę wstydzę, boję. Tysiąc myśli blokuje. Czasem jest tak, że ktoś płacze, po prostu płacze. Wystarczy podejść, go przytulić, spytać, co się dzieje. Zobaczcie, jak często tak jest, że my szukamy sztucznych emocji w telewizorze. Zobaczcie, na czym są budowane te wszystkie głupkowate seriale, które się ogląda. Na jakichś głupich historiach miłosnych, wymyślonych przez jakiegoś reżysera, który tam sobie stoi z kanapką i mówi, dobra, teraz ją pocałuj, a teraz pójdź z tamtą ją zdrać, a teraz ty idź do pracy. I takie coś przejmuje nas. Niektórzy według tych planu, tych seriali cały dzień sobie ustalają, co kiedy zrobić. Niektórzy znają na pamięć te historie i tych bohaterów, a nie mamy pojęcia, co się dzieje za ścianą, gdzie się sąsiad z sąsiadką, mąż z żoną nie dogadują od lat, gdzie ich dziecko płacze, gdzie może im brakuje na chleb, a może po prostu ktoś ich powinien do kościoła przyprowadzić. Może to sąsiad, a może to twój brat, który żyje w innym mieście. Chrystus chce, żebyśmy kochali i tą miłość nieśli, żeby to światło miłości się paliło w naszych sercach. I zobaczcie, ogień jest zupełnie nie szablonowy. Jakby tą świecą, nie chcę tu burzyć kościoła, ale podpalić jedną ławkę, za chwilę się zajmie druga, trzecia i tu będzie wielki pożar. I miłość ma być takim ogniem, który rozpala, nie niszczy, ale rozpala. A my nie potrafimy ani siebie często, ani tym bardziej ludzi wokół nas zapalić, bo mówimy, nie wypada. Więc odejdźmy od tego, co wypada, a co nie. I niech też w tej Eucharystii, Chrystus, którego przyjmujemy do serc, pomaga nam być odważnymi i naprawdę kochać. Niech się w naszym życiu spełnia to, co mówił święty Augustyn. Kochaj i rób, co chcesz, a nie to, co wypada.